Uaktualnienie ukorzeniających się pni wierzbowych. W międzyczasie przez tych kilka miesięcy kilka razy podlewałem, ale było też sporo deszczu, no i widać dość dobre takie pióropusze nowych gałęzi. Na tym pniu. O, tutaj też wyrastają nowe. Tak, na wysokości 1,20 m gdzieś. Na tych kolejnych pniach podobnie. Następny niższy. Kolejny tutaj niższy. Te niskie pięki mają wszystkie ładne odrosty. No i ja tak co jakiś czas tu przychodzę, sprawdzam i te odrosty tak kieruję, o, tak jak tutaj. Tamte to już są, no, bardzo sztywne, takie centymetrowej grubości. Także je odginam i kieruję tak, żeby one sobie rosły później tam na zewnątrz. Tak to wygląda. O, od zewnątrz. Pod tą folią tam sobie wychodzą na górę i dalej już po swojemu do góry mają sobie rosnąć. A najfajniejsza rzecz to przed robieniem tego powiększenia stolarni, no to miałem tutaj na tej powierzchni dwie olszyny i zostawiłem te pnie. Na górze praktycznie wszystkie gałęzie z liściami pościnałem, bo tak, żeby tam swobodnie ten dach można było robić, żeby to nie kolidowało z tym pokryciem dachu. No i tak tu widać już niedawno dopiero zaczęły puszczać, ale takie bardzo fajne, mocne gałęzie z liściami. No i genialnie to wygląda na piętrze. Po prostu jakieś jakby takie domowe mini drzewko w donicy, blisko podłogi. O, jedno drzewo i drugie drzewo. To skróciłem w ten sposób, tak w odległości kilkanaście centymetrów od planowanej powierzchni dachu. No i tamto podobnie, ono tutaj się kończy. Także już pióropusze tutaj są. No to będę obserwować, co się będzie z nimi działo, bo pomyślałem, że mogą się takie pnie przydać do czegoś, jako jakieś słupy, ograniczniki, na przykład do układania sterty drewna. A zobaczymy, jak, czy będą rosły i jak będą rosły. No tak, podlewania tutaj na tym obszarze nie ma, więc te drzewa muszą sobie trochę tak jakoś z zewnątrz tę wodę podsysać korzeniami. A może wilgoć taka atmosferyczna wystarcza. W każdym razie zjawisko jest świetne. No i tu jest wyjątkowo przyjemnie.
w tej przestrzeni na pięterku. O, teraz to aż się chce tutaj być. Bardzo jasno, bo to są dwie warstwy takiego półprzezroczystego, białego. Ale nie ma takiego bezpośredniego słońca. Teraz jest gdzieś w 5:30 wieczorem chyba, jakoś tak. Także chciałoby się tutaj siedzieć, tak siedzieć sobie, można przyjść, posiedzieć, materac na przykład rozłożyć, pospać sobie też. No to takie nowości. Drzewka na piętrze są.